Ten film rozpocznie się za 5, 4, 3, 2. Cześć moi drodzy, Prepatch 8.0 trafił do nas na serwery i czy powinniśmy się z tego tytułu cieszyć? No powiem szczerze, strasznie dużo problemów jest z tym patchem i to jest aż po prostu zatrważające do tego stopnia, że sam zacząłem zastanawiać się, czy ten w ogóle ten prepatch został przygotowany w jakikolwiek sposób. Jest tak dużo rzeczy, które są zepsute, ale po kolei. Znaczy mimo tego, że na samym początku, gdy ten prepatch w ogóle wyszedł na serwerach amerykańskich, to on w ogóle strasznie mocno lagował. No później akurat Blizzard wykrył, że jest to spowodowane nową opcją communities, więc te communities wyłączyli, dlatego nie można tworzyć takich tych cross-realmowych gildii, o których już wiele razy mówiłem. No i w sumie też okazało się, że nie dostajemy tych questów, które wydawało mi się, że będą właśnie już w pierwszym tygodniu. Questy dopiero będą za tydzień, więc już są dwie rzeczy, które są takie albo nawet trzy rzeczy, które są bo serwery nie działają, nie ma questów, no i też nie ma tych communities. No ale dopiero gdy wejdziecie nieco dalej w tego całego prepatcha, okazuje się, że jest tam naprawdę, naprawdę niesamowicie dużo problemów. Po pierwsze, scaling. Skalowanie świata i ogólnie różnych rajdów, instancji zostało kompletnie spieprzone. Chodzi o to, że w Battle for Azeroth są zmniejszone liczby, więc mamy mniej item levela, zadajemy niby mniej obrażeń, ale to jest tylko jakby squish liczbowy. Ale co to do czego to doprowadziło? No, możemy sobie zobaczyć sami, idąc chociażby na pierwszy lepszy rajd do solowania, czy to będzie jakiś tam z Kataklizmu, z Mists of Pandaria. Te bossy, które wcześniej zabijaliśmy praktycznie na strzała i nie były dla nas jakimś problemem, teraz stanowią dla nas zagrożenie do tego stopnia, że niektóre rajdy nie są do wykonania, niektóre mechaniki są kompletnie zbugowane, no i są po prostu niedostosowane. Więc, no, jest wiele rzeczy, które są po prostu zepsute. Na low levelach możemy zobaczyć takie absurdy jak Moonfire, który zadaje 0 obrażeń. To akurat pojawiło się na Reddicie, no ale jeśli chodzi o mnie i moje doświadczenie, to bracket levelowy od 58 do 80 jest kompletnie zepsuty. Moby mają strasznie dużo HP, my mamy mało HP, zadajemy mało obrażeń i moby zadają dużo obrażeń. I teoretycznie tak to powinno wyglądać, natomiast z dnia na dzień i w ogóle z... Wiecie, na braketach wcześniej, czyli na levelach wcześniej, poniżej 58, było wszystko ok i nagle trafiacie na Northrend czy na jakieś inne miejsce i nie jesteście w stanie zabijać dosłownie mobów. I ktoś może powiedzieć, że w sumie gra i tak jest teraz łatwa i tak powinno być, ale no raczej to nie powinno wyglądać tak, że jeden mob jest w stanie po prostu przerżnąć się przez twoją tarczę i praktycznie cię zabić. Akurat z tym problem miał Rock, który przez to przestał grać w World of Warcraft, przynajmniej chwilowo do czasu rozwiązania tego. To można zabić, ale to jest siermiężne, trwa długo, każdego mobka, o Boże drogi, no. Ludzie narzekali, jak wiesz, jak wprowadzili skalowanie świata, że wtedy to tak długo zajmowało, to teraz jeszcze dłużej, to przecież nie... O Jezu. No wiesz, jest tak, że nie zmienił się damage mobków, nie, natomiast zmieniły się moje obrażenia i na przykład zmieniły się bańki na magu, nie? O nie. No i na 3 ciosy się potwór przebija przez bańkę. Musiałem przejść na frost, żeby wiesz, go trochę powstrzymać, zanim podejdzie. Słabo to wygląda. To jest tak broken jest? What the fuck? Perkele, dobra, ja będę patrzeć. Ja pier, papier. A czy ty masz chłopie herlumy? Masz. Mam, no ale to kurde, tak mi się dobrze tym fajerem grało. Ale czekaj, panie, czemu ty masz tak mało? Czemu to tak bije? What the fuck? Ale ci zrobili kurczę, no panie. No miałem, zresztą już od 2 tygodni sobie codziennie przychodzę, odpalam WoWika, gadam z ludźmi, a dzisiaj kurde. Blizzard wykorzystał sławnego streamera. Zobacz zdjęcia. Nie wykorzystał, tylko zniszczył. Idąc dalej do levelowania i instancje są też zbugowane. I ja robiąc instancje właśnie gdzieś tam na tym przedziale 58-80, robiłem sobie Utgard Keep i druidem healerem. Okazuje się, że usunięto mi parę czarów, ale to jest akurat tam prepatchowa sprawa. No i mieliśmy tanka, który co prawda był w stanie utrzymać agro, ale nie byłem w stanie go leczyć. Po prostu spamując wszystkie heale, mając za nim wszystkie hotki, nie byłem w stanie go uleczyć. Ja spamię! Ja nie mogę go przeleczyć, cześć! I czy ja jestem słabym healerem? Szczerze mówiąc nie powiedziałbym, bo nie ma tutaj dużo rzeczy do klikania, natomiast nadal nie byłem w stanie go po prostu jakoś wyleczyć. Idąc dalej tą instancją natrafiliśmy na moment, gdzie moby zabijały cię na strzała. Czemu ja leczę na kurde bumkinie więcej niż... On nie żyje! I znowu może ktoś powiedzieć, a teraz instancje są łatwe, tak powinno... No nie no, czy tak powinna wyglądać instancja? A jednak daję radę. Pomogłem ci. Dobra, stunik. No kurwa, no ja pierdolę, no to baba. Nawet nie jesteś w stanie zareagować jakkolwiek, jakby to zadało 90% obrażeń, a ja miałbym jakiś czar, który mógłbym użyć, no to wtedy byłoby to skillowe, byłoby to trudne, wymagające, ale nie, że koleś nagle z full HP spada
i elo. Jeżeli chodzi o Wormhole, to tutaj też pojawiła się taka jedna perełka, czyli jeżeli robimy sobie różnego rodzaju inwazje i dołączamy do jakiejś grupy, no to nie widzimy członków naszej grupy, którzy nie mają właśnie tego Wormhole'a włączonego bądź wyłączonego w zależności od tego, co my mamy włączone, więc połowa grupy może być bez Wormhole'a, połowa grupa może być z Wormhole'em i to powinno, nie wiem, jakoś zostać poprawione na zasadzie, jak dołączasz do jakiejś grupy, która ma w większości wyłączony Wormhole, to ci wyłącza go. Co do levelowania, to już się wypowiadałem. Levelowanie jest po prostu przerąbane. Zajmuje to strasznie dużo czasu i jest to, no, nieprzyjemne doświadczenie, bo to nawet nie chodzi o to, że levelowanie jest trudniejsze, tylko jeżeli gra utrzymuje jakiś poziom i nagle ten poziom wskakuje tak mega wysoko, a później spada, bo po tym brakecie 80, ja na przykład na moim magu 86, 7 poziom, jestem w stanie normalnie levelować, więc co to jest? To idzie tak, a później tak, a później znowu tak i to... Pojawiają się też graficzne bugi, coś co mnie na przykład bardzo denerwuje, to, że na przykład jeden z redditowiczów ostatnio opublikował właśnie taki post, który pokazał, że drastycznie zmniejszono zasięg renderowania obiektów, więc postawił po prostu postaci w tym samym miejscu, no i po prostu na patchu 8.0 i patchu 7.3.5 patrzył w dal Mulgor i co się okazuje, że na patchu 8.0, mając wszystkie opcje wymaksowane, nie widzimy połowy obiektów, które znajdują się kawałek dalej, chodzi tu o drzewa, jakieś różnego rodzaju budynki i gra wygląda po prostu nieco ubożej. Może zostało to zrobione w ramach optymalizacji, ale to jest takie troszkę średnie chyba, nie? Nic nie poinformowano nas o tym, nie pokazano, nic nie powiedziano dlaczego tak jest, a może to jest jakiś bug? No nie wiem, to jest trochę dziwne. Wiele mobów nie ma tekstur, nie wiem, chociażby Kael'thas stracił swoje włosy piękne. No ale co mnie na przykład martwi, to opcje, które pojawiają się właśnie w grze. No i w tych opcjach znikła właśnie opcja fullscreen. A ten fullscreen jest mi bardzo potrzebny. Otóż ja przy mojej karcie do przechwytywania, która przechwytuje w 60 Hz, czyli 60 FPS-ach, zazwyczaj robiłem to tak, że ustawiałem inne czasy odświeżania na moim monitorze i na karcie. Stąd też, gdy miałem aplikację na fullscreenie, czyli na pełnym ekranie, nie mogłem wyjeżdżać właśnie moim kursorem poza ekran, no to wtedy gra widziała właśnie, że mam 144 Hz, więc grałem w 144 Hz, natomiast karta przechwytywała tylko 60 Hz i to było spoko. Teraz takiej opcji nie ma. Jedyna opcja jaka jest, to jest Windowed i Windows Fullscreen. Nawet nie ma możliwości zmiany czasu, znaczy wiecie, odświeżania w ogóle jakiegokolwiek. No to jest... God. Dlaczego? Class Order Hall, achievementy, no tutaj można wymieniać. Jest jeden taki wielki post, na który zerkam, no mówię, ja mogę opowiadać o swoich doświadczeniach. Wiele klas jest po prostu broken w tym momencie, no ale tego można się spodziewać, nie? Jest wiele pre-patchy, gdzie też zazwyczaj w tym takim przejściowym patchu między dodatkami bardzo często, no balans jest zaburzony bardzo mocno, bo bardziej gra się skupia na 120 poziomie, na maksymalnym poziomie, niż na tych niższych poziomach, więc tutaj nie ma się czego spodziewać. W każdym razie no są różnego rodzaju takie rzeczy jak usunięcie misji na gold w Class Order Hallu i okej, zrobili tak samo z Garrisonem, natomiast zastąpili tę misję order resourcami, tylko że teraz taka misja kosztuje 800 właśnie order resourceów i dostajemy dwa razy po 395 order resourceów. No i oczywiście wiele innych problemów, które zresztą wymieniałem też tutaj redditowicza, aż smutno się to czyta wszystko, gdzie mamy na przykład Legacy Loot Mode, który na ostatnią chwilę został zmieniony i nie zostaliśmy poinformowani. Legacy Loot Mode miał działać na takiej zasadzie, że jeżeli wchodzimy na instancję, która jest 10 leveli mniejsza od naszego levela, no to wtedy załącza się ten mode, leci nam więcej dropu i tego typu rzeczy. Natomiast teraz na ostatnią chwilę okazało się, że to będzie 11 leveli poniżej naszego levela, a nie 10 leveli, przez co gdy będziemy wchodzić sobie na Legion, to w Legionie nie będzie włączać się właśnie ten Legacy Loot Mode. Różnego rodzaju boosty niedziałające, tak jak powinny działać, przynajmniej... Blizzard też nic o tym nie powiedział. Chodzi o to, że zazwyczaj gdy przelewelowaliśmy sobie postać do 60 poziomu, to następnie gdy boostowaliśmy tą postać, dostawaliśmy też boosta do profesji. I ktoś kupił sobie tego boosta za prawdziwe pieniądze, żeby go użyć właśnie specjalnie do tych celów, aby zboostować sobie profesję. I co się okazało? Że gdy zalogował się do gry, no to nie dostał tych profesji. I kupił boosta po to i nic mu o tym nie powiedział. No, masakra. No. Goddammit. Podsumowując, można by tu gadać o wielu błędach. Ja sam na streamie doświadczyłem niesamowitej ilości błędów i jak na taki patch 8.0 wprowadzający nas w nowy dodatek, to nie chcę mówić, że hype is dead, bo dodatek Battle for Azeroth prezentuje się naprawdę dobrze, ale niestabilność serwerów sprawia, że wiecie, no co będzie na premierę, nie? Skoro już taki pre-patch sprawił tyle problemu, to jak będzie wyglądać w trakcie premiery, gdzie na pewno bardzo dużo osób będzie chciało sobie wrócić? No takie na niektóre zmiany czy też błędy można przymrużyć jeszcze oko, ale to nie jest ten standard blizzardowy.
może jesteśmy jakoś przyzwyczajeni albo rozpieszczeni czy coś w tym stylu, bo w dzisiejszych czasach to różnie bywa z tymi aktualizacjami i z samymi premierami gier, ale Blizzard zazwyczaj, jak już coś robił, to robił to porządnie. No wiadomo, mieliśmy tutaj ten jeden dodatek, który spadł na szczęście, a nie, wisi tutaj. Nie rozmawiajmy o nim, ale tutaj jest bardzo dużo zaniedbań. Nie przetestowano na przykład najnowszego rajdu, Antorus, The Burning Throne, gdzie Hauntsy na heroiku zabijają tanków na dwa strzały, bo powiedzmy dotka na dwóch stakach zadaje 20 tysięcy obrażeń, a tank ma 50 tysięcy obrażeń i to po prostu bum, nie ma go. I no to jest do wykonania wszystko, ale heroik nie był taki, był nieco łatwiejszy i to nie chodzi mi o to, o, content powinien być łatwiejszy, dobrze, że jest trudny, tylko że wolałbym, żeby coś było trudnego, a nie zbugowane. Bo jeżeli ktoś dostaje one-shota, to nie znaczy, że to na odpałkach, przypominam, na odpałkach dostaje one-shota, to nie jest trudne, tylko to jest po prostu broken as fuck. Co sądzicie o patchu 8.0? Napiszcie na dole w komentarzach. Trzymajcie się, ja spadam. Tyle. Mam nadzieję, że Blizzard to naprawi. Fuck.